W tym roku po raz dziewiąty Centrum Kultury Browarby oraz Centrum Handlowe Wzorcownia byli organizatorami już 9. konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 30 szopek rodzinnych, zgłoszono nam 30 szopek rodzinnych i po 5 szopek ze szkół podstawowych, gdzie były dwie kategorie, klasy 1-4 i 5-8. Co roku jest trudno nam przyznać nagrody, bo każda szopka jest robiona zupełnie inaczej, jest niepowtarzalna, z innych materiałów. Każda szopka wyróżnia się wkładem rodziny, także ma jakieś swoje takie cechy dla danej rodziny, które tam na przykład lubią robić szopki makaronowe albo robią szopki bardzo takie oszczędne w stylu, bo była na przykład szopka z samych kamieni robiona, ona dostała pierwsze miejsce. Szopka była z kory robiona. No i dużo jest szopek właśnie takich, gdzie są no, wszystkie postaci ze stajenki betlejemskiej. No zaskakujące są materiały, z których były szopki robione. Co roku mamy jakieś ciekawe propozycje. Uważamy, że no warto rodzinom przypominać o takiej tradycji, a szopka bożonarodzeniowa jak najbardziej wpisuje się w tradycję tych najpiękniejszych świąt. I skoro rodziny wyrażają chęć robienia, poświęcają swój czas, swoje serce, to myślę, że zawsze warto kultywować takie tradycje piękne.